Ten raz się pokazałem, jest najszybszy robot na wyłamanie. On jakoś nie jest specjalnie trudny, wystarczy, że ogarnie sobie gdzieś tam styki. Reszta teamu idzie tak, że idzie sobie właśnie tutaj w lewą stronę, to tędy, respem. Przez maina, lower lobby, baby door i tutaj na prawo. Tu i na lewo. Teraz wchodzicie sobie. No i tak będzie wyglądało pewnie 6 minut, że Enemy też będzie przechodziło tędy, bo raczej tędy nie będą szli, bo Haze mam nadzieję, że zabije wszystkich. Nawet nie miałem prawa tu wejść w takiej sytuacji. Medykiem Quill jest tutaj? Nie ma Quilla. Jestem. Kurde. Nie ma Quilla. Dobra. Quill? No, kontynuuj. No już czego myślę. Łamanem sobie na początku zawsze spamić tędy. To jest łatwy do zrobienia. Ja bym zazwyczaj zawsze w mega strzelał, żeby go obić, żeby musiał pasywnie grać, żeby reszta teamu nie mogła za agresywnie wychylać, żeby healy nie mieli, nie? Wasz medyk, jakby medyk stał tutaj. Taką super Czekaj, prawo. zaraz mi powiedz, gdzie będę Dobra, stał. dobra, 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 dobra. Nie spadam. Jak oni sobie tam wejdą, to już strzelasz te styki tam. Z pipami spojrzysz. No i tak wygląda na tak naprawdę demo na tym midzie. Heavim, ja bym chciał tutaj mniej więcej, bo wtedy cię sniper nie może piknąć. Ani z tej strony, jeżeli dobrze staniesz. A widzisz plety całe, tak naprawdę? I po bokach możesz. Jeżeli jest sniper tankerowany, to ty stoisz tutaj. Jeżeli tu widzisz snajpera, to tutaj stoisz, nie? Na przemian. Nasz sniper jakby tutaj stał w czołku, albo tutaj. Tutaj i tak pikował, bo tu widzisz głowy wszystkich, co są na czołku. Trudno trafić enemy sniperowi tobie głowę. Szczególnie jak masz tą czapkę, że nie masz czapki. Coś tam Ritzy. Czy jak poszło? No, Ritz, Rick. Można na to wskoczyć, masz jeszcze lepszy tutaj widok. Więc czekacie aż na damage, aż demo skaluje, aż sniper coś piknie. Scout gra sobie. Ja bym powiedział, że scout jakby grał tutaj, w tą stronę. I jak widzę, że tu jakiś Aang z minijackiem, po prostu do niego sobie wchodzisz, nie? Kefiu, jesteś na serwerze? Już wbijam. Dobra. Ha. Wszedłem na serwer i wbił mi telefon. Bo mnie wyrzuciło. A, czyli nie już chodzę. Okej. Ważne jest, żeby tej śpiek nie miał jakkolwiek w ogóle dojść w was, jakkolwiek. Jakkolwiek fraga zdobyć. Nie wiem, jedyne co może to już to tutaj się zdeklokować. I wyjść po prostu, ewentualnie nie wiem, stąd przyjść, a to już da się z sensu, albo tu się skambić. Po prostu tutaj pyra. Tu w ogóle nawet nie ma szans, że śpiek się zabija, nie? Jeżeli... Gdzie jest Aha, znowu mi się konektor? wyjebało. Jest na Discordzie. Halo? Ja jeszcze jedną rzecz pokażę odnośnie Heavy'ego, bo tak trochę został moim zdaniem pominięty. No bo ja mówię to co wiem. Jasne. Jeśli chodzi o Heavy'ego, to poza tym, że tutaj możesz, można stać w tym miejscu, gdzie w tej chwili stoję, to ja polecam na początku popilnować chwilę tutaj, dlatego, bo często jest tak, że Salt może po prostu przejść z tego dropdowna, wyskoczyć i próbować cepnąć medyka, a wtedy jeśli ten heavy jest z tyłu, to mamy, to ten medyk ma jakieś zabezpieczenie, że po pierwsze albo z dropdowna, jeśli ktoś by wszedł, to może go łatwo zestrzelić, albo też obserwuje elbow, czyli te miejsce przed tym, jeśli ktoś by wszedł, bo na przykład jeśli tutaj będzie ktoś wchodzić, to ten medyk, to może skolować medykowi, żeby się jakoś cofnął w jego stronę i w ten sposób można przeżyć. Jeśli chodzi o medyka, to najistotniejsze jest to, żeby nie wchodzić w straight line. To jest tak jak w każdej mapie, ale tutaj po prostu są specyficzne. Pierwsze miejsce jest tutaj i ono jest spoko, tylko za którym razem jak tu będziesz stać, to po prostu oni się zorientują, Nie, że stoisz w tym miejscu, więc możesz próbować wchodzić troszeczkę głębiej, może ewentualnie stać tutaj z tyłu. Musisz się zorientować na samym początku, jak idziesz na mida, gdzie jest snajper. Bo snajper może być albo tu, w pikdorze, albo może być na czołku ze swoim teamem, więc musi ci team powiedzieć, gdzie ten snajper jest i tak się ustawiać, żeby nie wchodzić po prostu w jego linię strzału, czyli sideline. Tak, super. Graba sobie zawsze, jak gra się na tutaj stał i go prawie w ogóle na widok zabijali.
Ale tak został co mina. No bo nie ma tak w ogóle trafić, nie musiałby demon jakoś perfect sticka w ogóle stąd rzucić tutaj, nie? Tak więc to jest mega dobry spot tutaj, no bo też nie macie jak śpiewać, jeśli tak stoisz. Chyba że będziesz jakoś obracał, nie? Myślę, to nie wiem. Jak Supra mówił, Sniper będzie grał albo Big Door, albo Choke. Jeżeli Sniper gra Big Door, to jest dobra wieść dla was, bo jeżeli po prostu wejdzie sobie scout tutaj Kefiu, nie wiem, Soul skoczy. Tu pewnie też będzie Ang z Windziałkiem i z Wranglerem. Ale jak w dwójkę wejdziecie na nick, no to ten Sniper wątpię, że trafił wam heada. Jakoś Sniperzy raczej nie są super dobrzy na tym poziomie, więc po prostu do niego wbiegacie, swoich zabijacie i Yanga, i z tego Solda. Nie, tfu, Yanga i Snipera. Nawet Haze może pomóc, bo nie musi nawet wchodzić, tylko po prostu zrobić coś takiego. Strzelać sobie stickami i pejpuchami. No to też może w zupełności wystarczyć. Okej. Okay. Jeżeli Haze'owi wychodzi rolę od zawsze i on tam robi ten duży damage, to nasz Sold fajnie by było, jakby robić coś takiego. No, tylko oczywiście Soldem, nie? Skakał tutaj na meda. Ja zawsze skaczę tak, jak grałem poziom D2-D1 na Soldzie, że jak robiłem tego jumpa, to skakałem na, tutaj na to. I do okna, wchodziłem sobie tutaj i kampiłem ten róg, żeby mi nie weszli. Albo stałem tutaj i strzelałem na meda. No bo high ground oczywiście. To jest największa przewaga tego spota. Pierwsze. A drugie, że nawet jeżeli, bo możesz strzelać z dwóch stron tak naprawdę w tym momencie. Możesz strzelać, jeżeli tu jest manek, to możesz tutaj też strzelać, jeżeli tu jest manek, to tutaj też możesz strzelać. To jest bez różnicy. Więc zawsze tutaj na ten spot skakać. Nie wiem, alternatywnie można jeszcze, jeżeli się umie skakać, to tutaj, ale żeby się odstrzelać na tym, to trzeba być. Musi tam siedzieć pod kątem i to jest dosyć tricky. Jeżeli Haze mówi, że jest wolno, to Soldem sobie biczujesz do tego momentu w swojej klasy i ja zawsze robię tak, że tak są od tego na dropdown tutaj. I spamowałem. Jeżeli jest Ang, no to nie wiem nawet po co strzelać w Anga, bo jest useless. Szedłem tak. Jeżeli oczywiście nic nie mam, jeżeli jest na dole coś, to się z tym strzelasz. Jak najbardziej. Jeżeli nic nie widzę, nie, tutaj nie widzę nikogo, że pikuje na mnie, to sobie idę tędy. Rakieta zawsze tutaj, żeby sprawdzić, że nie ma jakiegoś siebie blisko. Jeżeli jest, to strzelam i uciekam. Jeżeli nie ma, to sobie skaczę. No jest za nimi, nie? Jeżeli tu jest tego, to jest w dupie. No bo tu rakieta i on już nie ma jak uciec. Nawet nie ma jak wysurfować. Dlatego właśnie dobrze, żeby w tym miejscu był heavy, żeby obronić naszego medyka. No zazwyczaj pewnie medyk będzie grał tutaj, na tym niższym poziomie, czy jakoś, nie wiem, ewentualnie tutaj, bo to jest śmieszny spot. I po prostu zachodzisz, nie strzelasz. Rakiet. Fajnie by było, jakby Kefiu zawsze szedł tak, żeby nasz medyk był. Czyli jak idziesz sobie tędy, to nie... ty nie idziesz na pałę do przodu, tylko czekasz, aż medyk cię weźmie na healbeam i żeby jak najszybciej przejść stąd, tutaj na górę. Bo ta pozycja jest jedną z gorszych naprawdę. Bo jest... otwarty na każdy możliwy sideline. Tu Sniper cię może piknąć. Tu jest spot. Z czołka cię może piknąć. Tu Soft może w ogóle z góry skoczyć też. Otwarta przestrzeń, bez problemu. Jak tu cię odzabię, to mówię w dupie. Więc dlatego zawsze za scoutem tu się przechodzi. I też warto, żebyś miał przy sobie tego Pyro, żeby też patrzył w powietrze, czy ten Soft skacze i próbował odbić rakietę. Okej. Okay. Jeszcze to jest to Ang. Ang, tak. Angiem, jak widziałem, jak umierałem na midzie i patrzyłem, co Kowal robi, to Kowal zawsze robił tak. Szedł tutaj agresywnie, stawiał tutaj mniej więcej działko, żeby było trudne do pchnięcia, ale też biło. Szedł tutaj na górę i kładł tutaj dispa. Tutaj, tutaj, w czołku, tutaj, tutaj. To jest bez różnicy. Ten disk na różniku to jest zajebista sprawa, dlatego bo jeśli ktoś by się zbombował na medyka, to ten medyk może się kucnąć, może się kucnąć w tym dispie i on przez chwilę nie dostaje obrażeń. W sensie z bulletów, czyli nie wiem, jakiś minigun, scattergun, z tego nie dostaje żadnych obrażeń. I z wybuchów, czyli pipe, rakiety.
nie, to przepuszcza pyro, więc tak jakby płomienie, nie ochronisz się przed płomieniami w takim takiej konstrukcji. Okej, okay. Jeżeli, nie wiem, ich snajper życiówka gra, no to cofacie się, ty hejzdujesz sticky na to i uciekasz. Oczywiście ważne jest, żebyś ty przeżył, a nie żeby były sticky, więc jak nie masz, to owym to tu, wystarczy w zupełności. Jak kapną, czy jak widzisz, że jest razy 20 na tym punkcie, to kapnij. Piku, zostań potem po ataku, to ci powiem, co robić, co ludzie na widzie. Dobra. Najpierw powiem wam, co robicie, jeżeli chcecie ładować dwójkę, potem przejdziemy na atak na dwójkę z winda. Tak więc, ustawienie na widzie to jest takie, że tu stoi Demo, Heavy, Pyro, Medic, Eng. I Eng sobie rotuje. Tu czy tu. I ewentualnie to Sniper może być, to Sniper to jest tak naprawdę samowolka tutaj. Domanem nie pikujesz tego Sidefine'a, bo jeżeli tam stoi Sniper, tam daleko czy tu, no to ty umierasz automatycznie. Coś chce, tak? Ewentualnie i tak, ale też tego nie polecam, bo to jest łatwo mega odciąć się. Jeżeli wasz Sniper będzie stał sobie jakoś więcej tutaj, czy troszkę agresywniej tutaj, bo coś na szpiega tutaj trzeba uważać, bo to jest duże pole do popisu na szpieg, niestety. W zupełności wystarczy. Heavy stoi tutaj zerwowany, żeby jak był jakiś ewentualny kal, że od Heisa, że oni podchodzą, to po prostu zrobisz tak Heavy i zabijasz tego, jak tutaj to jest, tylko oczywiście też pomaga snipera. Medyk, tu będzie disp, ewentualnie tutaj. To zostajesz w tym dispie i dacie sobie ziomku. Wolałbym, żeby disp był tutaj, bo jeżeli szpieg pójdzie na górę, to może zaskoczyć na medyka i dropnąć się. Nawet tego nie będziesz widział. Istotne jest to, żebyś, Quill, jak tutaj stoisz medykiem, żebyś dawał możliwie jak najwięcej życia dla snajpera i dla demomana. Ewentualnie też dla pyro. Heavy... I żebyś oglądał się cały czas. Tak, heavy tutaj nie jest aż tak bardzo istotny. Znaczy, fajnie dawać mu od czasu do czasu buffy, ale tak jakby snajper i demo ma być tankowanko non-stop. Tak naprawdę non-stop. No muszą mieć tak, dwie klasy muszą mieć 100% buffa cały czas. Okej, okay. Soldem i scoutem grać tak. Na sensie to naprawdę jest wasza decyzja, czy chcecie grać mega agro, czy chcecie grać pasywnie. Jeżeli się zgadzacie ze snajperem, możecie grać pasywnie, możecie grać agresywnie, baitować na snajpera. Ja to pasem się stało tutaj jakoś, tylko nie tam, please, bo snajper pikniecie od razu, tylko to nie ma sensu stać. Sold może sobie na to wskoczyć, scout może sobie tak biegać, baitować, nie postrzelać za trójeczki, cofnąć się, jak jest to, ktoś goni, no tego sold zabija. Czy nawet tutaj ten spot, ale on już jest o wiele więcej częściej sprawdzany. O tym spocie nie wiedzą zawsze i ten spot też ja w drugą stronę, tutaj też można wejść. I o tym ludzie nie wiedzą. Się dają łapać na to często. Dobra. Jeżeli, nie wiem, wasz sniper piknie jakoś demo mana ciekawego, czy wasz demo skaluje, że każdy ma jedną, to wchodzicie sobie na trade'a. Lepiej jakby wszedł demo i pyro, ewentualnie scout, ale nie wiem, czy na tym poziomie się to będzie się opłacało, żeby scout wchodził. Więc powiedzmy na razie, że tylko pyra i demo. I heavy za nim stoi. Jakbyś heavy stał tutaj mniej więcej, bo w tradowaniu Uberu chodzi o to, żeby wytradować Ubera i ewentualnie, jako że wy wchodzicie, to tak naprawdę wy macie przewagę. Nie tym broniący, ponieważ jeżeli ich medek się... Bo to jest u was zaplanowane wszystko, przychodzenie, nie? A jeżeli oni nie będą się tego spodziewali, to mogą dropnąć cały team tak naprawdę, całe combo. Tak więc to się opłaca robić, bo jeżeli, nie wiem, medek sobie płateczki nagle, czy coś robi prawą ręką, to dropi cały team. Medyk będzie stał jakoś więcej tutaj, więc to nie jest trudno go sforsować. Jeżeli go sforsujecie, to nie idziecie do przodu, od razu cofacie kombem. No i wtedy się przydaje heavy tutaj, że jeżeli widzicie, enemy widzi tutaj heavy'ego zrewowanego 450 HP nad Slashem, no to oni nawet nie będą chcieli podejść to. Spoko, no i Merkury Watt. Hazę. Hazę. Okej. Okay. Jeżeli udało wam się wygrać, zabiliście dużo osób, oni
albo cofają, albo zostają i też giną, bo macie przewagę graczy cały czas. Ważne jest, żeby przy wyjściu, jak już nie macie Ubera, czy chcecie wyjść z Uberem, ale nie użyć, to haste, tak, robisz, tutaj stick sprawdzasz. To oczywiście nie jest twoje zadanie sprawdzanie sticków, ale ważne jest, naprawdę tutaj najłatwiej to manowy zrobić. Jeden stick rzucić tu, jeden stick rzucić tu i bez problemu może wyjść. Ważne jest też to, że jeśli zobaczysz zagrożenie, to żebyś powiedział medowi, żeby po prostu użył. Bo, bo często jest akurat, to jeśli tego nie sprawdzisz, to często może być tak, że po prostu wejdziesz, a zobaczysz, że są sticki i może być już za późno, może ci się uda powiedzieć, żeby odpalił tego Ubera, by medyk po prostu nie zdropił go. Lepiej, jeśli ten medyk użyje i nic nie zrobicie na tym Uberze, niż jak padnie. Super. Lepiej to po prostu chodzić tak, nie, że tu i się odwracacie i patrzysz na sticki. Na przykład taki scout czy pyro, nie? Na przykład. Dobra, jestem. Okej. Jeżeli puszujecie, oni się cofają, no to scout kapuje zęgiem. Reszta teamu już podchodzi, zajmuje tą pozycję. Ich agresywnie tutaj. Nie dosłownie, nie stoicie w tym czoku, bo umrzecie, tylko nie ma tej tutaj pozycji. Jeżeli oni się dalej respią i jest na przykład, że nie, nie mają pięciu osób, no to logika, chodzicie od razu. No, manem stykujesz respa na daleko. Żeby jak oni będą chcieli wyjść z Solarda, no to ich zabijasz. Czy, a nawet jak nie, nie musisz tych stików dotować, nie? Jeżeli oni otworzą i zamykną, jeżeli widzą, że są te 8 sticków tutaj, no to nie będą się z nimi strzelali, tylko z tymi stickami, tylko cofną z nią respę. Oczywiście przypuszczam też, tu sticki są zawsze tutaj prawdopodobnie będą. Tutaj widziałem, że są, to łatwo je zobaczyć, po prostu tutaj je widać. No i chyba tyle. Ewentualnie jeszcze tu. I tu. Więc ten ostatni to... spot jest mega wkurwiający. Jeszcze na Hexa tutaj jest fajny sticky top. Na tym dropa widziałem kiedyś, na którymś z fragmentów, to było zajebiste. No, czarek tak zrobił. Ważne jest, żebyście przy puszowaniu zrobili, czy nic w dropie nie ma przypadkiem. Jeżeli to się są od kampi, wypuszyjcie i powiedzcie na pezy, to prawdopodobnie mam pięknie meta. I od razu warto sprawdzić górę. No i tutaj też, definitywnie ten spot. To jest w ogóle druga rzecz, co robicie. Tu sprawdźcie, nie ma sticków i tu. Czy nie ma solda. Tu na tej górze, ewentualnie jeszcze może być tutaj. Mój ulubiony spot. Może być nawet na tej śmiesznej lampie, ona nie też można być. I tu są z was z góry, ale to widać od razu. On was nie widzi, a wy już go widzicie. To teraz nie jest zbytnio worth. Okej, do flanki. Dobra. Paweł Jumper. Jeżeli tutaj powodzicie flankę, ważne jest, żebyście wiedzieli, czy ich flanka jest agro, czy pasywnie. Jeżeli widzicie, że stoi sobie jakoś tutaj, nie? Na tej linii. No to tylko się spamujesz, ale krwi próbuje jakoś wejść tak, żeby nie dostać damage'a, ale ten... Żeby zająć pozycję. Oczywiście te spoty też na, zawsze o. Piku, prefire. Chodzisz, tu jedna rakieta, tu jedna rakieta, tu jedna rakieta i tu. I elegancko. Na eleganckości. Na niskim poziomie tu się będą patrzeli, na to tutaj, tutaj. W sensie kampi patrzyli. Oczywiście też uwaga na szpiega. Szpiedzy uwielbiają cię chować tutaj, czy tutaj, czy tutaj. Jeżeli lubią dręczyć flamę. Okay. Jeżeli widzicie, że tu jest walka, nie? Że wasz rzekomo dopiero wchodzi, no to się przyłączacie. Wchodzicie im od faców. Jeżeli widzicie, że oni się tutaj cofają, ty piku wchodzisz tutaj, tak? Jeżeli nie muszą cię tak naprawdę widzieć, bo to nie jest ich jakby kombo, tutaj nie zawsze patrzę, możesz po prostu podejść tutaj. Cyk, cyk. Nie ma meta. Ważne, żeby Kefi widział, co ty robisz i żebyś ty kazał Kefiowi, co też ma robić.
Jakbyście się komunikowali. Okej. Okay. Wchodząc tutaj, ważne jest, żebyście nie bejtowali siebie. Czyli jeżeli ktokolwiek mówi, żebyśmy puszczowali i wchodzi, to byście od razu za nim szli. Nawet jeżeli to jest jakiś, nie wiem, głupi kal, powiedzmy, czy to jest jakby main kal. I czy jest głupie, czy nie, to musicie się tego słuchać. Bo jeżeli nagle będzie, że wchodzimy, a reszta mówi, nie, nie wchodźmy, nie pierdolę, a ta osoba już wchodzi. Niektórzy się słuchają, niektórzy się nie słuchają, no to jakby dwa teamy są, trzy teamy tak naprawdę w jednym momencie. Każdy przeciwko sobie. Więc ważne jest, żebyście to słuchali się przy tym poszukiwaniu, żeby nie było, że jak już mówiłem, bejtujecie siebie. Dobra. Jeżeli są ubery równo, to oczywiście będą tutaj stali agresywnie. Jeżeli są, wy macie przewagę, to będą stali albo na topie. Jeżeli są mądrzy, jeżeli są głupi, to będą stali tam, przy szaterze. Ważne jest przy puszowaniu, żeby kalować też medykowi, czy w ogóle uber użyć, nie? Bo medyk tutaj nie widzi, medyk tutaj sobie tutaj, tutaj schodzisz, nie wie, czy ma użyć, czy nie. Więc schodzisz, nie? Patrzysz, nie używaj. No i medyk wie, żeby nie użyć cokolwiek. Po prostu tam. Co do medyka, to musisz jeszcze wziąć pod uwagę to, że ktoś z przodu musi ci sprawdzić, czy tego snajpera nie ma. Żeby nie było czegoś takiego, że cały team wychodzi, nagle otwiera się bramka, snajper ci strzela body i dropisz ubera. Więc to jest mega istotne, żeby to sprawdzić wcześniej. Dlatego hejs, robisz coś takiego? Od razu stropujesz to i patrzysz na stopa, czy nic nie ma. Dobra. Powiedzmy, że kapnęliście dwójkę. Są tak naprawdę teraz dwa sposoby wejść. Możecie wejść od maina. Przy czym uwaga, bo tu są sticky trapy prawdopodobnie. Jak to już sprawdzicie, nie wiem, zbijecie te sticky. Idziecie sobie na górę. Tu hej, zdawię sticka i tutaj sprawdź, proszę. Zawsze. Tu się lubi chować salt, scout. Nawet demo się lubią chować. A tu da sticka po to, że jak tu zbijasz sticky to wszystkie z tego topa. I no. Widzisz tutaj leżą, czy nie? Ja mniej więcej widziałem jak się tu kampili i jak to trzeba właśnie przez tą część przechodzić, jak oglądałem ten World Cupa. To co chwilę kurwa salt stał na tych pierdolonych szafkach. No tak, to jest okej w miarę spot, dlatego ja zawsze mówię, że coś takiego on już nic nie zrobi, nawet nie ma jak uciec. Możesz. Okej, okay, dobra, tylko to powiem. Jeżeli macie przewagę Ubera, wchodzicie. Tu 1000% pewnie będą sticky za tym. Więc od razu już przy tym. Jak widzisz, że wchodzicie shatter, od razu tutaj użyj. Wchodzicie tak, że wchodzi demo, pyra, scout z wami wchodzi. Heavy idzie na balkon, tutaj, bo jest mega spoko spot, bo widzisz wszystko, masz kontrolę nad całym lasem tak naprawdę. Jedyne co to szpieki snajper cię mogą zabić, więc jeżeli widzisz, że snajper się na ciebie patruje, to grasz albo ten corner, się odwracasz oczywiście cały czas, albo spadasz na dół i grasz steel teraz. Jeżeli wy wchodzicie kombem, hejs zawsze lub coś takiego. Dumet często stoi snajper. No to jeżeli stoją tutaj, to ich zabijasz po prostu, bo no. Kill dobiega ze scoutem i cię łapie przed tym, jak tracisz flasze. To po pierwsze, a po drugie lokujesz spawn, żeby tutaj nie wchodzili z tej strony. Macie kontrolę nad całą tą stroną teraz. Teraz macie tutaj pyrę, scouta, demo i medyka. Heavy'ego macie na topie. Jest jeszcze Eng, scout, salt i sniper. Sniper może stać tutaj na topie z Heavy'em, bo też ma widok na całą mapę. Najważniejsze jest, żeby mieć widok na tą część, bo oni stamtąd tylko będą teraz mogli wychodzić. Ty hejs, jeżeli masz tu sticky, to robisz coś takiego, to po prostu stykujesz tu i punkt, nie? Prawdopodobnie będzie ktoś tutaj stał, patrzył ten punkt, czy w wodzie. Tu często Heavy lubi. No. Albo tutaj. No. Więc ty jedyne co możesz zrobić, to odstykować jakby punkt, żeby
inni nie mogli wejść na niego. I patrz, i robić tutaj damage cały czas. Fajnie by było, jakby wasza flanka się koordynowała, czyli Salt, Scout, Egg. Jeśli tutaj wolą. Tu może być Salt. Jeżeli tu jest Salt, to nas wszystko trójkę zabije. Dlatego to by było jakby... Dlatego byłoby... Najlepiej było, jakby Kefi zawsze szedł pierwszy tutaj. Na wysypkę. Na wysypkę, no. Znaczy, jeżeli... Bo ty widzę, że często już wchodzisz na ten serwer DM, czy grasz MG. Słucham. Widzę, że... No, mówię, że widzę, że dużo grasz DM-a i MG. Jak tym scoutem, więc może to być już dziwne, znaczy to by się bardzo dziwne, ale możesz bez problemu tutaj zajmować solda, jeśli to jest file open. Pokręcisz się w miejscu, poskaczesz i on ci nawet nie zadał damage'a. Się kręci jak kebaby. No dokładnie, to było. Ale kurwa porównanie. Bo no, ty mamą gramy, nie? Jeżeli tutaj Salt sobie jest, no to strzał tego scouta nie trafia i wtedy chodzi pikus i jęk, no i zabija ci tego słowa bez problemu. Tutaj będzie heavy. Prawdopodobnie. Jeżeli oni mają jakichś dobrych tych. O Boże, budich, nie? No to powiedzą, że heavy stał tutaj. Jeżeli heavy będzie stał combo, no to jest tarcza. Znaczy, taki nie jest to tarcza, po prostu strzelać aż to umrze. No, jeżeli tutaj dom, widzicie, że wasz dom już ma obstykowany punkt, no to wchodzisz sobie na punkt od razu. Ty soldem, nie musisz tego punktu kapować. Wystarczy, że Enki z scout kapuje, możesz nawet skoczyć, nie? Nad tym. I tutaj w nich. Żeby oni nie mieli jakkolwiek tego punktu, w ogóle cokolwiek, nie? Żeby na to być skupieni na punkcie. Ewentualnie możesz stać tutaj i strzelać ten spot. Jeżeli tutaj komuś trafić directa, to on już nie ma w ogóle szans, żeby wejść na ten punkt. Okej. Okay. Oczywiście, jeżeli... Pewnie tu też będzie jakieś lewe trzy działko, no to jest od razu fokus, nie? Tutaj może być też działko. W ogóle to jest wasz pierwszy cel, żeby zdjąć to działko. Teraz będzie odpychała tutaj, to... Robisz też takiego hejs przed Uberem, kończysz te trzy styki, jeżeli widzisz, że to jest super agresywnie. Quill używa na Kefiu tej Ubera i ty te sticky od razu detonujesz. Jeżeli ta prawie jest bliska, no to dostajemy żadnych sticków, nie? I można tu umrzeć. Dobra. Powiedziałem o midzie, o obronie, o ataku dwójki, o czymś się powiedziałem, o obronie lasta i o czymś jeszcze chyba. Supra? A powiedziałeś o rotacjach? No to dobra, to zaraz jeszcze. To najpierw obrana lasta. Jeżeli powiedzmy medek wam umarł na początku mida, no to pierwsza rzecz to jest tak, jest nagrane. Pierwsza rzecz, co robicie, to albo idziecie na ich meda, albo się na tym laście już tutaj turcujecie. No, żeby mieć szansę na obronienie tego lasta. To znaczy, Eng bierze level 3, kładzie tutaj. Tutaj, na spot pokazałem przed chwilą. Można oczywiście jakimś śmiesznym przez spocie, którego nikt nie sprawdza. Nie. Tutaj możesz postawić działko, tylko wtedy uwaga na punkt, możesz postawić działko. Tutaj. Nawet, tak naprawdę. Bo widzi punkt całe przejście, tego co może zabić. Kombo stoi pasywnie w tym momencie tutaj. No bo jak oni pozwolą z Uberem, jeżeli tu masz face sticky, to oni używają tutaj i zanim to dobiegnie, to wyjść rotujecie na prawą stronę od razu. I musicie to zrobić naprawdę szybko, bo jeżeli tego nie zrobicie szybko, to was po prostu domu wam zamknie, jak pokazywałem. No i się tutaj z nimi strzelacie. Flanka fajnie by było, czyli scout, soul, jakby byli w wodzie. Przy obronie. Przy obronie, obrona lasta. Soldem może się stać tutaj, tego spota mało osób sprawdza.
z jakiegoś powodu. Scout może, nie wiem, grać tutaj baitować. Ty nie chcesz pikować tego spota, bo jednak może uciec w każdej chwili taki scoutik, no jak nie trafisz. Dlatego czekasz tu, tutaj i jak dopiero już tutaj tą linię nie widziałem, tutaj przekroczy, no to strażnik go zabija bez problemu. Granie wody polega na tym, że w każdej chwili możecie wybiec z tej wody i wrócić na punkt, dlatego musicie być mobilni na tej wodzie. Jakby heavy był tutaj z nami, też było mega spoko. No bo jeżeli tu jest heavy, on może być nadzerwowany tutaj, bez problemu. Widzisz, że nie wiem, skał schodzi na punkt, to go zabijasz tutaj od razu. Jak obrona... jest jeszcze tym heavy, to tak warto zwrócić uwagę, a to mówiliśmy o heavy w ataku, tak? Co? O bronie, teraz mówiliśmy o obronie. Obronie, warto tutaj zwrócić uwagę na tym heavy, że jeśli jest call, że snajper jest gdzieś na środku, to lepiej zejść na tę niższą stronę, po prostu może was łatwo zdjąć. Zarówno z balkonu, znaczy jeśli stoisz w prawej stronie heavy, to nie, ale jeśli z lewej strony już tak, poza tym też może was trafić ten snajper, jeśli z tego dolnego wejścia. Maina. Z maina. Okej. Okay. Snajperem ja bym od razu już stał na prawym respie, z tego powodu, że widzisz, bardzo dobrze widzisz balkon, maina i tutaj ten shutter. Tak naprawdę nie musisz zmieniać w ogóle pozycji, tylko może się bardziej ustawiać lepiej, żeby cię nie snajper z maina przed nim piknął, czy z balkonu. Na przykład, nie wiem, tutaj się ustawić. Cokolwiek. Myślę, co jeszcze powiedzieć. Myślę, że nie mówiliśmy jedynie o rotacjach na dwójce. Okej. Okay. Jeszcze ważne jest, żebyście zdobywali killa tak naprawdę. Na tym laście. I wydaje mi się, że też nie powiedziałeś o tym, jak wyjść z tego lasta, bo myślę, że to jest spory problem często w teamach. Nawet w naszym był teamie taki problem. Mhm. Otrzymaliście tego lasta z mniejszymi lub większymi stratami. Ważne jest, czy wasz medyk umarł, czy nie. Jeżeli wasz medyk umarł, to nie chcecie wchodzić za sta. Chyba, że jest wipe kompletny, no to okej. Okay. Jeżeli wasz medyk przeżył, no to oczywiście też wchodzicie bez problemu. Jak już po respach, możecie z Uberem wejść sobie. No jeżeli ich medyk przeżył, to nawet nie macie o czym myśleć, bo się zostać na tym maszcie i się dalej bić czasem tak naprawdę z tym 10 minutami wagon, że może się uda, że może ten będzie zmiana ten stalemate. Okej, okay. Zasad powinno się wchodzić tak, że oczywiście ważne jest sprawdzenie wszystkich możliwych spotów, bo to jest mapa wszystko, to jest dużo spotów. Secret, woda, river, rury, tutaj jest spot fajny do schowania, tutaj też można się schować. O tym ludzie nie wiedzą. To nie wiem, tak naprawdę chyba od was zależy, czy chcecie wyjść topem, riverem, czy mainem. Jeżeli wiecie, że oni trzymają na big torze, no, czyli tutaj, to według mnie wyjście mainem jest najlepsze. Bo wtedy ważne most stykuje tutaj. Tu 100% pewnie będą sticky, jeżeli oni trzymają. Więc to musi jakiś skaczek sobie wybiec i sprawdzić. I modlić się, że nie umrze. Albo nie wiem, kiknąć, nie. Spróbować cokolwiek naprawdę. Jeżeli oni to trzymają, no to jeżeli trzymają agro, że to są jakoś tutaj, nie czy tutaj, to albo mają przewagę Ubera, albo są mega, jakby mega chcą to obronić. Jeżeli wiecie, że wy macie przewagę, wchodźcie w nich, to są flipiki tutaj. Jeżeli w nich wejdziecie i oni będą zmuszeni cofnąć się, jeżeli taki damage im zrobicie, no to już nie cofną. To jest taka odległość, stąd dotąd, tak naprawdę, że zabijecie ich bez problemu.
jeżeli będzie się gonić. Jeżeli oni będą trzymali pasywnie ze snajperem, to wtedy robicie tak, że demon zostaje tutaj, stykuje obydwa przejścia, reszta teamu jak najszybciej idziecie na topę i stąd kupujecie punkt. Medyk nie powinien wychodzić na ten punkt, bo tu może wrzec od snajpera. Dlatego fajnie by było, jakby taki scout i soft byli. Reszta teamu tutaj spadła i stąd walczyli. I w tym momencie ty, Haze, jeżeli wiesz, że już widzisz, że jest cap time, robisz coś takiego. Tu pewnie będą sticky, albo ewentualnie na tym, jeśli są na tym, to masz wywalone, jeżeli widzisz tutaj, no to... Jak to masz ten jeden stick, nie? Powiedzmy, że dotknąłeś. I w nich strzelasz. Ja tak w D2, nie wiem, chyba nie wiem ile razy dropnąłem meda, żeby zespawnowałem puchami i zabiłem go. Z tego spota. Ważne jest, żebyście jak najszybciej kapnęli ten punkt. No bo pamiętajcie, że istnieją takie kosy jak szpieg, czy scout, czy salt i mogą jakimś celem dostać na tego rasta też. Powiedzmy, że ten... powiedzmy, że... jakimś cudem się dostali, no to musi to być jakiś heavy czy eng z działkiem, nie? Czy salt. Więc jeśli się kapnięcie ten punkt, tym lepiej dla was jest. I to jest bardzo ważne, żebyście fokus ten punkt, żebyście go kapnęli ponad wszystko. Wrócę do ciebie, Haze, bo zapomniałem, że też ciebie nie było. Ty, na koniec, w wyszowaniu. Okej. Co? Potem ci powiem. Jeżeli kapnęliście tutaj tego czołka, tą dwójkę, macie albo jakby dwa sposoby. Możecie albo ich gonić Big Door, jeżeli będą na Big Doorze, albo ich iść czołg. To zazwyczaj zależy od tego, czy oni mają snajpera, albo czy ile mają ludzi, albo jak są ubery. Bo jeżeli macie przewagę, ja bym powiedział, że najłatwiej będzie wejść od Big Doora, bo jeżeli wejdziecie od Big Doora, macie tutaj dużo miejsca. Medykiem nie chcesz przekraczać tego, gdzie snajper piknie, więc sobie więcej tutaj. Jak chcesz już przejść, to nie wiem, jakoś się kręcić w jednym miejscu, coś takiego, czy skacząc. Jak chcesz przejść, żeby snajper miał jak najmniejszą szansę, żeby cię trafić. Wchodzicie sobie tędy, chociaż... Uwaga, też oczywiście sticky trapy. No tego nie widać, więc trzeba uważać. Zazwyczaj, jeżeli oni was już tutaj zobaczą, jeżeli będą widzieli, że flanka chodzi od czołka i poza ten punkt, to oni cofną. No bo wiedzą, że są w dupie, jeżeli wy w nich żyjecie. Jeżeli nie będą chcieli cofnąć i grają tutaj agresywnie, no to użyjcie w nich i po prostu sobie skoczcie w nich. Demo i resztę przechodzi w ten z uberem. Okej, okay, jeżeli chcecie przejść czołkiem, no to też oczywiście sticky trapy tu od razu sprawdzić, czy nie ma nic w dropie. Istotna rzecz jest taka, że jeśli zmieniacie pozycję, to zawsze musi być tak, że jeśli jest zajmowany mid, czy próbujecie pushować, to z drugiej strony, gdzie nie ma komba, musi być flanka. Czyli na przykład jeśli kombo pushuje z czołka, to w takiej sytuacji flanka powinna być na Big Doorze i powinna ochraniać ten Big Door, po to, żeby nie było czegoś takiego, że wszyscy pójdą czołkiem i jednym przejściem i enemy pójdzie waszymi plecami i mają punkt za darmo, bez walki jakiejkolwiek mają punkt. I to jest ogromna przewaga, więc na to warto uważać. Więc prościej mówiąc po prostu, jeżeli widzicie, że z flanką, nie wiem, Pikus i Kefiu, jeżeli widzicie, że tu jest heavy demo medic, zmieniacie od razu pozycję, tam gdzie nie ma ich. Najprościej to ujmując.
I to działa też w dwie strony, nie? Okej. Już myślę. Musicie pamiętać, że ich forward albo są tutaj. No tutaj jest ich forward z Dasta. Jeżeli kapniecie dwójkę, a już jesteście. Jeżeli kapniecie dwójki, a już jesteście na midzie, no to ty demo to stickujesz od razu. Żeby oni nie mieli jak wyjść. Myślę, co jeszcze mogę powiedzieć takiego. Tak mi się to tyle. Nie, coś jeszcze takiego. Wydaje mi się, że zapomniałem o czymś ważnym. Co tam miałeś do mnie, niby mówić?